Święto, które dzisiaj obchodzimy, drodzy wierni, jest świętym, który ma wiele nam do powiedzenia, jeśli tak można niepoprawnie powiedzieć. To znaczy, że można z niego bardzo wiele wyczytać. Z tej dzisiejszej Ewangelii, według świętego Łukasza, można, która jest bardzo przecież krótka, bo mówi tylko o obrzezaniu Pana Jezusa na ósmy dzień po narodzeniu i o nadaniu Mu imienia Jezus. Z tej krótkiej Ewangelii możemy poznać bardzo wiele z miłości i z miłosierdzia, jakie miał Pan Bóg w stosunku do nas, że zesłał swojego jednorodzonego Syna, żebyśmy poprzez Niego mieli odkupienie. To ośmiodniowe dziecię było wolne od zmazy grzechowej, a przecież obrzezanie było tym obrządkiem, które zmywało grzech pierworodny, które dawało dziecku łaskę święcającą. Pan Jezus był wolny od tej skazy grzechowej, był całkowicie czysty i święty. Święte było Jego bóstwo, bo Bóg sam jest świętością i święty było człowieczeństwo, bo zjednoczone z bóstwem było przepełnione każdą możliwą łaską w stopniu, jak to tylko jest możliwe, wielkim. Pomimo to Pan Jezus chciał, żeby Jego ciało zostało okaleczone, zostało w jakiś sposób pokiereszowane poprzez ten akt, który był przecież aktem krwawym i bardzo dla dziecka bolesnym. Otóż Pan Jezus tak, Bóg chciał, żeby Pan Jezus tak, Bóg chciał, żeby tak się stało, dlatego, żeby pokazać nam misję i cel, dla jakiego zjawił się Pan Jezus na świecie, dla którego Bóg zamieszkał pomiędzy ludźmi. Tą misją jest posłuszeństwo z prawu Bożemu i obmycie grzechu. Przelanie krwi w obrządku obrzezania oznaczało taki pierwszy publiczny akt, w czasie którego przenajdroższa krew naszego Pana Jezusa Chrystusa została przelana za grzeszników. On, co prawda, takie główne dzieło zbawienia przeprowadził dopiero w czasie swojej publicznej działalności, gdy był już mężem 30-letnim, ale ta pierwsza krew, ta pierwsza widoczny znak zbawienia stał się, gdy miał zaledwie 8 dni. To 8-dniowe dziecię chciało nam przez to powiedzieć, że przyszło do nas tylko i wyłącznie, żeby nas zbawić, wyłącznie z miłości do nas, to z miłości do nas wielkich grzeszników, po to, żebyśmy mieli odkupienie i mieli je w obfitości, żebyśmy w każdej chwili mogli skorzystać, póki żyjemy, z tej wielkiej łaski, jaką jest obmycie krwią Pańską, jaką jest zmycie każdego grzechu, czy to będzie grzech pierworodny, czy będzie to grzech osobisty każdego człowieka. To święto jest zatem również świętem, które leczy nas z tego taniego sentymentalizmu, w jaki obrosło obecnie Boże Narodzenie, gdy zapomina się w dzień urodzin o samym solenizancie, o Panu Jezusie, który staje się jakimś tam dodatkiem wyłącznie do dobrego, zastawionego stołu, do pięknej atmosfery rodzinnej, do choinki. Nie, Pan Jezus przyszedł po to, ażeby dać nam odkupienie i dlatego przelewa za nas swoją krew. Ponadto dzieje się to w świątyni, w miejscu, w którym oczekiwano przyjścia Mesjasza, w którym wyczekiwano to na przykładzie Symeona i Janny, którzy przy świątyni posługując, oczekiwali na przyjście Chrystusa. I oto ta świątynia, która została zbudowana po to, ażeby mógł w niej zamieszkać i być ofiarowany Mesjasz, ta świątynia znajduje swoje wypełnienie. Ta świątynia, jej funkcja dobiega powoli kresu, bo pojawił się ten, który jest sam Kościołem Bożym, który jest sam świątynią, od którego zaczyna się nowy Kościół, jedyny i nowy testament, który jest wieczny i który jest najdoskonalszym, bez mistycznym ciałem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ten akt obrzezania oznaczał również posłuszeństwo. Grzech jest w pierwszym rzędzie nieposłuszeństwem, jest aktem odrzucenia woli Bożej poprzez bunt, poprzez sprzeciwienie się w duchu pychy, temu, czego Pan Bóg żąda od człowieka. To było już z upadłymi aniołami, tak jest z każdym człowiekiem, który grzeszy, który nie chce być posłuszny Panu Bogu, Jemu Świętemu Prawu, który nie chce
chcę wierzyć, że jedyne szczęście to jest Pan Bóg i wypełnianie Jego świętej woli. Dlatego właśnie ten, który nie potrzebował poddawać się martwemu prawu, poddał się niemu, żeby pokazać nam, że my, jak bardzo musimy być gorliwi w posłuszeństwie prawu Bożemu, w posłuszeństwie Panu Bogu. Dzisiejsza Ewangelia jest dla nas również dlatego radosna, że mówi nie tylko o obrzezaniu, ale również o tym, co temu obrzezaniu, temu obrzędkowi towarzyszyło, mianowicie nadaniu imienia naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Oto Pan Jezus otrzymał to imię, ponieważ oznacza ono Zbawiciela, oznacza ono tego, który rozjaśnia ciemności, który jest światłem dla świata, który jest odkupicielem i który jest Wybawicielem. Stąd też jutrzejsze święto Najświętszego imienia Jezus, które jest zresztą dużo młodsze niż dzisiejsze, bo święto obrzezania pańskiego zaczęto pochodzić najpierw w Galii w VI wieku, trochę później w Rzymie. Natomiast to święto, które obchodzimy jutro, święto Najświętszego imienia Jezus, zostało wprowadzone dopiero gdzieś na początku XVIII wieku, a pierwszymi takimi propagatorami kultu imienia Jezusowego był zakon franciszkan. To synowie świętego Franciszka rozpropagowywali, jak wiemy, kult świętego imienia jako tego mocnego imienia, przed którym uciekają demony, które jest znakiem naszego zbawienia, którego powinniśmy bezustannie wzywać w chwilach niebezpieczeństwa, pokusy, w chwilach, gdy grozi nam upadek i zwłaszcza w chwili, gdy grozi nam wieczne zatracenie, a więc w momencie śmierci. Ze względu na to imię właśnie Jezus, tak mocne jest również imię Maryi, która z imieniem, której imię związane jest tak bardzo ściśle z imieniem Jezus. Zatem pobudzajmy bezustannie nasz umysł tymi wielkimi świętymi tajemnicami. Umysł ludzki nie może pozostawać pusty. Jeżeli nie będziemy myśleć o sprawach Bożych, to wypełnią rzeczy drugorzędne lub co gorsza grzeszne. Musimy się tego strzec i bezustannie myśleć o Panu Bogu, wypełniać nasze całe wnętrze Słowem Bożym, dobrą lekturą i tym, co chce, wtedy będziemy przygotowani na przyjęcie Słowa Bożego. Będziemy też łatwiej i lepiej się skupiali na spełnieniu dobrych uczynków, na służeniu Panu Bogu, na służeniu naszemu Panu, który jest Królem, który ma prawo do naszego życia, do każdej minuty naszego życia ma prawo, byśmy Mu bezustannie składali hołd. I miał i coś się najpierw świętego. Będziemy Cię pochwalał, Jezus Chrystus. Niepokalne sercem.